Siemano, z tej strony Paweł, witam Cię w nagraniu, za pomocą którego sprawdzimy, czy ogarniasz materiał, który pojawi się na maturze z matematyki w 2021 roku. Dlaczego uważam, że jestem w stanie sprawdzić, czy ogarniasz materiał? Oczywiście nie wszystki, no bo nie będziemy tutaj robić nagrania 2-3 godzinnego, ale zajmiemy się trzema typami zadań, które były rok temu, były 2 lata temu, były 3 lata temu na maturze, więc można wyciągnąć wnioski, że także pojawią się na Twoim egzaminie. Dlatego to będzie nagranie, w którym Ty będziesz robić robotę. Jeśli chcesz oczywiście to zweryfikować, jeśli chcesz nie oglądać, jak ja rozwiązuję tylko zadanka, ale sprawdzić, czy Ty ogarniasz te własności, które są wymagane do ogarnięcia na maturze, które będą. Trzy proste zadania. Pierwsze, jest to wyrażenie algebraiczne, w którym trzeba znaleźć x-a. I oczywiście trzeba tutaj zastosować pewne własności, które będą na Twoim egzaminie. Drugie zadanie, no to jest już pewniaczek. Rozwiąż nierówność i to będzie nierówność kwadratowa. Trzecie zadanie, to jest zadanie, w którym będzie trzeba zastosować nieco wzorów skróconego mnożenia, a także zasadę mnożenia. Moja propozycja dla Ciebie jest taka, zatrzymaj to nagranie i rozwal te trzy zadania po kolei samodzielnie. Najpierw oblicz, później zrób to zadanie, a następnie to. I dopiero po wykonaniu zadania, napisaniu odpowiedzi, kontynuuj oglądanie. No bo dzięki temu w bardzo komfortowy sposób, no bo teraz oglądasz to, mam nadzieję, w sytuacji, kiedy możesz siąść, wziąć kartkę i napisać. Jeśli nie oglądasz tego w komforcie, który pozwoli Ci na zapisanie, wróć do tego nagrania, no bo dzięki temu zweryfikujesz, ogarniasz, nie ogarniasz, no bo samo obejrzenie nie da Ci kompetencji, które będą wymagane na egzaminie. No to co? Mam nadzieję, że już teraz jesteś po swojej próbie wykonania tych zadań, a jeśli nie, zatrzymaj to nagranie i wróć do niego za moment. I co? Ja teraz rozwiążę te zadania i pokażę Ci, jakie trzeba było wykonać. Na sam koniec tego nagrania też dam Ci link do materiału, który przygotowałem za darmo, w którym będziesz mógł ogarnąć kompetencje związane z funkcją kwadratową. Wszystkie aspekty, które będą wymagane na maturze z funkcji kwadratowej. Link do nich będzie na sam koniec. Dobra, no to co, do rzeczy. Mamy tutaj obliczać i obczajcie, jedna ważna rzecz. To, co tutaj jest podchwytliwe. Minus jest przed ułamkiem, który się składa z czego? Z dwóch elementów. Więc tak naprawdę najbezpieczniej by było zapisać to w ten sposób. X odjąć, otwieram nawias, 9x na 3 odjąć, 1 trzecia równa się 2 i 1 trzecia, minus ten, który zaznaczyłem tutaj na strzałką na przed ułamkiem, dotyczy i 9x na 3 i minus 1 trzeciej, obu tych elementów, pamiętaj, a minus przed nawiasem co robi? Zmienia znaki, kiedy będziemy chcieli opuścić nawias. No to wystarczy co teraz zrobić? X minus 3x plus 1 trzecia x, 1 trzecia, jaki x? 1 trzecia po prostu, równa się 2 i 1 trzecia. 1 trzecia na drugą stronę, x odjąć 3x to jest minus 2x, to się równa 2 i 1 trzecia odjąć 1 trzecia, czyli dla nas x to się równa, jeszcze napiszmy minus 2x, to się równa 2, podzielić na minus 2, x to się równa minus 1. Jeśli wyszła Ci taka odpowiedź, no to gratulacje, jesteś czujny, czujna i ogarniasz zasadę z minusem. Jakieś wyrażenie algebraiczne na bank będzie do rozliczenia w zadaniach testowych. Jeśli by chcieli zrobić zadanie proste, banalne, to by nie dali minusa, tylko plus w tym sytuacji. A jeśli by chcieli dać coś podchwytliwego, no to tego możemy się spodziewać na Twojej maturze. No to co, lecimy dalej. Co my tu mamy? Nierówność kwadratowa. Dlaczego mówię nierówność kwadratowa? No bo już widzę, że mam x razy x. Jak się rozwiązywało nierówności kwadratowe? To już opowiadałem o tym w wielu nagraniach poprzednich na moim kanale dotyczących funkcji kwadratowej, ale pierwszy krok zawsze jest taki sam. Upraszczamy i wszystko przenosimy na jedną stronę. Dwójeczkę zostawiam, x razy x, x kwadrat. Co robię? Mnożę każdy z każdym. I zaczynam pierwszy z pierwszym, pierwszy z drugim, w drugim nawiasie. Przemnażam wszystko. I mamy co?
2x kwadrat plus 3x minus x minus 3. Już od razu sobie też przeniosę. Minus x plus 1 większe od 0. Idziemy dalej. 2x kwadrat plus 2x minus 3 minus x plus 1 większe od 0. 2x kwadrat przemnażam teraz z dwójeczką. Plus 1 większe od 0. Mamy 2x kwadrat plus 3x minus 5. Tak, minus 5 większe od 0. I kiedy mam w takiej postaci już nierówność kwadratową? Aby ją rozwiązać, muszę znaleźć miejsca zerowe równania kwadratowego, a odpowiedź do nierówności kwadratowej, czyli odpowiedź, kiedy to wyrażenie jest większe od 0, będzie wynikała z rysunku, z wykresu tej funkcji. Dla mnie a, w ogóle każda funkcja kwadratowa w postaci ogólnej ma postać ax kwadrat plus bx plus c, to jest f od x, no to my możemy zauważyć, że moim a jest dwójka, moim b jest trójka, moim c jest minus piątka. No to co? No to lecimy teraz. Delta to jest tak naprawdę, na nią wzór to jest b kwadrat minus 4ac. Na szczęście, jeśli nie pamiętasz tego wzoru, on jest na w tablicach maturalnych. No i co? Liczymy sobie tą deltę. 3 kwadrat minus 4 razy 2 razy minus 5. To mamy 9 plus 40, 49, czyli pierwiastek z delty 7, bo 7 razy 7 to 49. No i co? No i zauważ, że trzeba teraz, kiedy delta jest większa od 0, mamy dwa miejsca zerowe o wzorach x1 minus b minus pierwiastek z delty na 2a, a x2 minus b plus pierwiastek z delty na 2a. Te wzory też są w tablicach. I mamy minus 3 minus 7 na 4, minus 3 plus 7 na 4, 4 na 4, czyli 1, a tu mamy minus 10 czwartych, czyli minus 2,5. I teraz, aby odpowiedzieć, kiedy to wyrażenie jest większe od 0, musimy narysować oś x-ów. Gdy a jest większe od 0, no to funkcja jest uśmiechnięta. Zaznaczam miejsca zerowe, minus 2,5, drugie jedyneczka. No i teraz w jakim przedziale ta funkcja będzie większa bądź równa 0? W tych dwóch przedziałach. Więc mogę napisać, że x należy od minus nieskończoności do minus 2,5, 2 i 1 druga, suma od 1 do plus nieskończoności. I to jest poprawna odpowiedź. Jeśli taką odpowiedź, taka odpowiedź znalazła się u Ciebie, no to co, zdobywasz 2% na maturce? Czyli naprawdę spoko. Ta kompetencja jest o tyle istotna, że w Twojej podstawie programowej takie zadanie tego typu już było, no co roku, no było co roku, nie było matury jeszcze w podstawie tej programowej, gdyby nie, że nie było takiego zadania, no to u Ciebie będzie takie, ewentualnie troszeczkę łatwiejsze. I co, lecimy z ostatnim zadankiem, które bym chciał, żebyśmy zrobili teraz. Już też możesz zauważyć na ekranie, że napisałem coś takiego jak dogrywka, bo dogrywka, no to są zadania bardzo podobne do tych, które sobie rozwiązujemy teraz, które jeśli Ci te nie poszły, nie miałeś takiego takiej odpowiedzi jak ja, możesz rozwiązać samodzielnie w domu i sprawdzić jeszcze raz, czy coś się zmieniło po obejrzeniu tego nagrania. Mamy x kwadrat minus 6, 3x plus 2 równa się 0 do rozwiązania. Jeśli ja widzę, że mnożę dwa nawiasy i wynik ma być równy 0, no to od razu mam w głowie zasadę mnożenia. A razy b razy c równa się 0, więc a musi być 0 lub b musi być 0 lub c musi być 0. Szybkie przypomnienie, zauważ, jeśli ja będę miał x razy y będzie 0, czyli zobacz, mam przemnożenie dwóch liczb. Jedna razy druga i wynik jest 0, no to żeby to wyzerować, to pierwsza musi być 0 lub druga musi być 0, no obie też mogłyby być i byłoby cacy. No to w naszym przypadku możemy zapisać x kwadrat minus 6 to 0 lub 3x plus 2 to 0. No i rozwiązuję dwójeczkę na drugą stronę. 3x to jest minus 2, x to jest minus 2 trzecie. Ciach. No i mamy pierwszą odpowiedź. A z lewej strony można to zrobić szybko, tak instynktownie jak ktoś potrafi, albo zauważyć,
wzór skróconego mnożenia. Zobacz, masz coś odjąć coś i oba kwadraty, to jest a odjąć b, a plus b. Czyli możemy rozpisać to wyrażenie, które na górze jest, jako x odjąć pierwiastek z 6 razy x plus pierwiastek z 6 i całość jest zerem. Jeśli nie wierzysz, że tak to wygląda, no to przemnóż sobie każdy z każdym i wtedy wrócimy do sytuacji, którą mamy przedstawioną właśnie w tym miejscu. I obczaj, ponownie mam zasadę mnożenia. Tutaj często będziemy na maturze kręcić się w kółko tych samych zasad, kwestia tylko, żeby te zasady mieć ogarnięte. Matura w tym roku według mnie będzie prosta, dlatego najważniejsze jest ogarnięcie podstawowych wzorów, podstawowych zasad, no bo nawet tutaj z Tobą rozwiązując, już mamy określoną odpowiedź do tego zadania. Odpowiedzią w tym zadaniu jest grupa trzech liczb. X równa się pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 6, x równa się minus 2 trzecie. To, co tutaj Ci prezentuję, no to jest zaproszenie, jeśli chcesz, abym ja Tobie pomógł przygotować się do matury już w taki profesjonalny sposób i ustrukturyzowany. Przygotowałem na Udemy kurs, do którego link załączyłem poniżej tego nagrania. Tutaj w tym kursie w 15 godzin pracujesz ze mną, rozwiązujesz już masę zadań i krok po kroku jesteś w stanie opanować najważniejsze wzory, także te, które pojawiły się dzisiaj na lekcji. Co ważne, jak wejdziesz w link załączony poniżej, przejdziesz do sekcji całego planu kursu, no to zauważysz tam moduł funkcje kwadratowe. Ten moduł jest w 100% za darmo, for free. Jeśli nie ogarniasz funkcji kwadratowej, wejdź na Udemy, przejrzyj te wszystkie nagrania. Oprócz określania najmniejszej oraz największej wartości funkcji kwadratowej w danym przedziale, ponieważ tego u Ciebie nie będzie na maturze, kurs został przygotowany przed jeszcze informacji o tym, że będą zmiany w zakresie materiału, dlatego tutaj jednego rozdziału tylko nie musisz ogarniać określenie najmniejszej i największej wartości funkcji w danym przedziale, bo określenie najmniejszej i największej funkcji w ogóle należy dalej do zakresu, więc podsumowując, jeśli nie ogarniasz funkcji kwadratowej, wejdź po prostu na Udemy, nie musisz mi nic płacić i ogarnij to, przejdź przez ten materiał, 2 godziny materiału przygotowanego przeze mnie. A jeśli ogarniasz funkcję kwadratową, ale coś nie bardzo Ci poszło w ramach tych zadań, które przedstawiłem, rozwiąż zadanie z nierównością, to dodatkowe, oraz to jest odpowiedź do tego zadania, żebyś wiedziała, czy tak naprawdę zrobiłeś to dobrze i rozwiąż to zadanie. To są podobne zadania do tego, co przed chwilą ja zrobiłem. Dzisiaj w materiale, który tutaj mamy zaprezentowany, odpowiedzi są i wskazówki, jak rozwiązać te zadania poniżej. Dogrywka, up to you, jeśli chcesz, rozwiąż. Poniżej tutaj widzisz pod treścią każdego z zadań masz do niego odpowiedzi. Na ten moment ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki za Twoją uwagę. Pamiętaj o funkcji kwadratowej, jeśli o tym obszarze na Udemy, który masz za darmo, który możesz ogarnąć, jeśli tylko chcesz. No i co? Jeśli chcesz, abym pomógł Tobie przygotować się do matury, dołącz do kursu. Jeśli chcesz pozostać na bieżąco z materiałami, jakie publikuję, no to zapraszam Cię do subskrypcji, a jeśli masz pytania co do tego materiału, no to zapraszam do sekcji komentarzy. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Hej!